Witajcie, tutaj Anna, AstroTarot Prime. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj mam dla Was specjalne czytanie, bo Wenus wchodzi w znak koziorożca, a przy tym wyjściu Plutona właśnie z tego znaku, no wejście Pani Miłości, ale i też finansów może być, uważam, dość ważne. Właśnie gdy chodzi o te dwie sfery, przede wszystkim również gdy Pluton będzie wchodził do znaku wodnika, w tym w samym właśnie czasie, gdy Wenus będzie gościć w znaku koziorożca, począwszy od 11 listopada. Natomiast zanim zaczniemy, ja tutaj jeszcze raz bardzo chcę pięknie podziękować za Waszą obecność ze mną i przy mnie, za Wasze polecania mnie, za Wasze polecanie mnie jako dla innych osób, to mam na myśli, za polecanie również moich usług. Również naprawdę jeszcze raz bardzo dziękuję serdecznie za komentarze bardzo szczere i takie prawdziwe dotyczące moich czytań. Szczególnie dziękuję za komentarze osób na, jak to niektóre komentarze wskazywały na to, na emeryturach, czyli osób, które przebywają na emeryturach, bądź osoby po 65 roku życia, które dosyć ostatnio mocno się tutaj u mnie ujawniły, za co bardzo również dziękuję, zaznaczając, żeby właśnie dostosować czytania również i prognozy dla osób właśnie w takim wieku, będących już poza tym, no, pierwszą tą połową życia, że bardzo tutaj te czytania Wam się podobają, tylko właśnie nie ma takich odniesień więcej szczegółowych do osób, które właśnie są po 65 roku życia. Ja nawet nie wiedziałam, że ja mam taką tutaj, no, publiczność, jak to się mówi. Więc bardzo będę wdzięczna dla tych osób, które właśnie są po 65 roku życia, abyście na przykład w komentarzach dali znać, co dokładnie chcecie, abym omawiała. No bo jak wezmę pod uwagę emeryturę, no to praca może być dodatkowa, ale nie wszyscy lubią pracować, tak? Może się już napracowali w swoim życiu. Domyślam się, że zdrowie też ważne, oczywiście, że finanse też ważne, ale właśnie gdyby w tych komentarzach było powiedziane bądź sprecyzowane dokładniej, co Was by interesowało, w jakim sensie chcecie, aby czytanie było skierowane do Was, bo takie też miałam informacje wysyłane na prywatną skrzynkę mailową, także bardzo będę Wam wdzięczna, gdybyście właśnie mogli sprecyzować, co dokładnie tak naprawdę Was interesuje, i wtedy możemy zrobić naprawdę nawet taki cykl specjalnych czytań tylko i wyłącznie dla tych osób, żebyście na przykład nie musiały czekać czy słuchać całego nagrania, tylko po prostu będzie dedykowane dla Was na przykład jedno czytanie, prawda? Czy no nie jedno na miesiąc, tylko po prostu będzie dedykowane właśnie dla tych osób. Także naprawdę, słuchajcie, byłabym bardzo wdzięczna na takie komentarze, czy za takie komentarze, bo to bardzo ułatwia. Zatem naprawdę bardzo dziękuję za takie informacje tutaj. Również bardzo dziękuję za wszystkie zamówienia na czytania indywidualne i przede wszystkim za Waszą cierpliwość. Naprawdę bardzo to doceniam, że potraficie po prostu zrozumieć mój styl pracy. Więc to jest dla mnie bardzo, bardzo takie, no, budujące. No i też oczywiście dziękuję klientom, którzy są już moimi stałymi klientami i nawet już po prostu nie piszecie dokładnie, o co chodzi, tylko teraz robicie przelew i po prostu w tytule przelewu nawet jest napisane, o co chodzi, albo po prostu krótka wiadomość na skrzynkę mailową.
co dokładnie ma być na dany rok po prostu zrobione, więc no to też jest coś niesamowitego, mieć po prostu stałych klientów, naprawdę. I oczywiście mam przygotowane, szykuję niespodzianki na gwiazdkę dla Was, nie tylko dla moich stałych klientów, ale również dla subskrybentów i zrobię wszystko, naprawdę, wszystko zrobię, żeby się wyrobić z tymi niespodziankami dla Was. Także naprawdę jeszcze raz wielkie podziękowania, naprawdę bardzo, bardzo dziękuję Wam za Waszą obecność i za to, że tutaj jesteście. A teraz co, rozsiadamy się wygodnie, siadamy sobie na fotelach, bierzemy coś do picia, no i przejdziemy do meritum naszego dzisiejszego spotkania, spotkanie przy Astro Tarot Prime. Naszego dzisiejszego spotkania, czyli na wejście Wenus, naszej bogini i diwy miłości, do znaku koziorożca. Jednak, żeby trochę podgrzać atmosferę, Wenus, no, w znaku ziemskiego kozła, popatrzmy, co dotychczas w takim razie robił jej partner życiowy Mars. Czyli jeszcze raz, żeby trochę podgrzać atmosferę, właśnie Wenus w znaku ziemskiego kozła, popatrzmy, co dotychczas robił jej życiowy partner Mars. Mars, archetypowa planeta wojowników, wkroczył w znak Lwa 3 listopada, rozpoczynając okres wypełniony odważnym wyrażaniem siebie, zabawą i zajęciami kierowanymi sercem. Lew, rządzony przez Słońce i właśnie związany z sercem, zaprasza tegoż Marsa, aby przewodził z pasją i z takim, no, entuzjazmem, dając nam wszystkim taką odnowioną motywację do podążania za naszymi najgłębszymi pragnieniami. Mars w Lwie dodaje naszym działaniom wigoru i takiej, no, odwagi, zachęca nas do zajęcia należnego nam miejsca w świetle reflektorów, obrony naszych wartości i nieustraszonego takiego dążenia właśnie do naszych celów. Tam, gdzie wasz Mars, tam będzie świeciło Słońce. W tym znaku Mars ma wytrzymałość wojownika, który rzadko rezygnuje z ludzi i marzeń, które naprawdę się liczą, czyli pod wpływem tej pozycji Marsa przyciągnie do cech Lwa bardzo silne, inspirujące osoby, również nas zainspiruje do podejmowania projektów i relacji z optymizmem i taką wytrwałością oraz do podejścia do życia z niemal wręcz królewską pewnością siebie. Wiecie, Mars wszedł do znaku Lwa 3 listopada, absolutnie nie bawi się w żadną politykę, ale jak może część z Was wie, Donald Trump wygrał wybory, a Donald Trump, jak wiecie, może, jak oglądaliście kiedykolwiek jego wystąpienia, on ma właśnie tą królewską pewność siebie. Nie obejrzałam jeszcze horoskopu Donalda Trumpa, tak powiem szczerze. Nie odrobiłam tej pracy domowej, ale po prostu, no, z tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych Ameryki, widzę po prostu, jak wygrywa się nawet takie wybory. Jego postawa, właśnie jego postawa, królewska pewność siebie. No i po prostu, no co, no wygrał te wybory. No ale to tylko tyle odnośnie polityki. Przechodzimy, co się dzieje na niebie. Idziemy dalej. Gdy Wenus przechodzi do koziorożca, właśnie z tego pięknego strzelca 11 listopada, przez ten nasz, no, kolektyw przepływa taka wyjątkowa fala energii, łącząc, niezachwiane te ugruntowane cechy koziorożca z takim relacyjnym ciepłem właśnie tej Wenus. Zwróćcie uwagę też na dość symboliczną datę. Mamy 11 listopada 2024. Mamy aż 4 jedynki z dnia i miesiąca, 2 dwójki w dacie roku oraz 1 czwórkę w dacie roku. Zatem jak nic, jest tutaj jakiś, no, odgórnie nadany porządek, który właśnie wprowadzi ten koziorożec, przyjmując Wenus, no, do siebie na salony aż na 6 tygodni. Tyle czwórek dla mnie
to jak nic od razu kojarzy mi się to z kartą cesarza, z tarota, a ten uwielbia porządek, władzę i bardzo dobrą organizację. Zatem będziemy chyba uczyć się, jak przyjąć właśnie taką rolę, albo znaczące role będą odgrywać dla nas nasi ojcowie, dziadkowie i mężowie, może starsi bracia, bądź kto ma szczęście, nasz szef, od którego być może możemy się wiele nauczyć. Zatem ten tranzyt trwający do początku grudnia zachęca nas wszystkich do podejścia do naszych kontaktów w duchu ambicji i poświęcenia, wspierając więzi, które są budowane z myślą o trwałości. Pod wpływem Wenus w Koziorożcu pojawia się kosmiczne zaproszenie do traktowania miłości, piękna i twórczych zajęć z poczuciem odpowiedzialności, co z kolei zapewni trwałą jakość w naszych związkach. Podobnie jak góra zakorzeniona głęboko w ziemi, miłość w tym tranzycie dąży do stabilności poczucia celu, zachęcając nas do kultywowania znaczących i niezawodnych więzi między nami. Czyli Wenus w Koziorożcu jest bardzo konkretna, nawet potrafi być chłodniejsza niż jakikolwiek inny znak, ale za to bardzo zorganizowana. Nie przepuści raportów z błędami, zauważy każdą nieścisłość. W sprawach uczuciowych jest bardzo ostrożna, rozsądna i dyplomatyczna, więc rzeczowo podejdzie do problemu i nie pozwoli nam na wybuch emocji. Będzie wymagała szacunku, konkretnych sum za usługi i działać będzie z pozycji autorytetu. A że właśnie wchodzi do tego koziorożca, którym rządzi Saturn, który jest władcą domu kariery, a z kolei Saturn jest w wodnych rybach, więc jej oddziaływanie na nas może zmienić naszą postawę. Czyli z przepuszczania każdej złotówki nagle pod jej wpływem na kolejne 6 tygodni zamienimy się w skrupulatnych księgowych i będziemy się uczyć, jak zarabiać na tym, co umiemy robić najlepiej. Natomiast drugą stroną medalu może być to, że Saturn, przebywając w znaku ryb, jest osłabiony, więc może rozpuścić w nas to surowe karcenie partnerów czy naszych pociech na rzecz łagodniejszego i być może czulszego wytłumaczenia zasad tego świata, bądź to my odczujemy chęć oczyszczenia się z tych wszystkich emocji, które ostatnio dawały nam w kość podczas tej jakże długiej i bardzo silnej retrogradacji, jak ja to nazywam, no, tej wielkiej trójki. Popatrzmy, co będzie się działo dalej. Podróż rozpoczyna się potężnym ustawieniem 16 listopada, gdy Wenus tworzy kwadraturę z północnym węzłem w Baranie. Ten kwadrat tworzy wyjątkowe napięcie między osobistymi pragnieniami a zbiorowym celem, zmuszając nas do zbadania, w jaki sposób nasze wartości i związki mogą najlepiej współgrać ze wzrostem naszej duszy. Czyli to jest dynamika, która wymaga od nas zastanowienia się nad naszymi intencjami, wzywając nas do zrównoważenia samoekspresji z głębszym, bardziej autentycznym celem. Wpływ północnego węzła księżycowego jest tutaj jak kompas, zachęcający nas do rzeźbienia naszych relacji w coś znaczącego, co rezonuje z naszą najwyższą ścieżką, czyli naszymi celami, jasno określonymi wytycznymi, czy nawet konkretnymi marzeniami. Wyobraźcie sobie na przykład rzeźbiarza dłutującego kamień, kształtując właśnie coś ponad jego nadmiar, aby właśnie odsłonić esencję wewnątrz. Ta energia przynosi podobne wyrafinowanie naszemu właśnie podejściu do relacji i wartości. Następnie energia nasila się 22 listopada wraz z harmonijnym sekstylem między Wenus a Saturnem, planetą rządzącą Koziorożcem. Wpływ Saturna w tym ustawieniu jest jednym ze struktur i stabilności, pozwalając Wenus tworzyć połączenia, które są zarówno emocjonalnie spełniające, jak i realistycznie trwałe. Ten aspekt wspiera budowę więzi tak trwałych i odpornych, jak starożytne katedry. Saturn przypomina nam, że trwałe piękno wymaga mocnego fundamentu, a relacje nawiązane lub wzmocnione właśnie w tym czasie, w tych najbliższych
6 tygodniach prawdopodobnie będą miały ugruntowaną i celową jakość, więc to jest idealny moment, aby się zaangażować, wyjaśnić intencje, szczerze powiedzieć, co czujemy, wyrazić nasze uczucia, a nawet zrestrukturyzować nasze relacje, które wymagają odnowionego skupienia się na odporności i wzroście. Czyli to oznacza w skrócie, jak mocniej możemy utrwalić nasze znajomości czy partnerstwa. W miarę jak zbliżamy się do grudnia, tranzyt Wenus osiąga mistyczne crescendo z sekstylem do Neptuna w rybach 4 grudnia. I znowu ta czwórka, prawda? Coś niesamowitego. Wpływ Neptuna dodaje odrobinę duchowej tęsknoty i boskiej inspiracji, rozpuszczając sztywne granice i otwierając nas na nowe możliwości w naszych relacjach. Ten ostatni aspekt między Wenus a Neptunem jest jak most między praktycznym a eterycznym, czyli pozwalającym na wplecenie marzeń w rzeczywistość. Rezultatem jest energia relacji, która jest jednocześnie uziemiona, ale i też zainspirowana, czyli związek, w którym ziemskie oddanie spotyka subtelne, mistyczne cechy duchowego połączenia. Pod tym wpływem miłość staje się czymś więcej niż tylko więzią. Staje się podróżą wspólnych marzeń i duchowej ekspansji. Czyli niektórzy z nas mogą naprawdę dotrzeć do końca drogi poszukiwania drugiej połówki, która może się w tych dniach na naszej drodze dosłownie objawić. Ale od razu mówię, że tutaj nie będzie żadnych fajerwerków. To będzie jak zasianie rośliny i obserwowanie, jak rośnie. W trakcie tego tranzytu Wenus w Koziorożcu, trzy kosmiczne siły wydają się przyciągać nasze serca i umysły do siebie wzajemnie. Wezwanie północnego węzła księżycowego do autentycznej samoekspresji popycha nas do wyrwania się ze sztywnych schematów. Węzeł północny znajduje się w znaku barana, więc jest szczery w swoich emocjach, swoich wyznaniach, swoich działaniach. Podczas gdy uziemiający wpływ Saturna pomaga nam rozróżnić, które aspekty naszych relacji są warte zachowania i pielęgnowania. Tymczasem Neptun zmiękcza nasz pogląd na związki, pozwalając z kolei nam wyobrazić sobie, czym mogłaby stać się miłość, gdyby uwolnić się od właśnie jakichś tradycyjnych ograniczeń. Razem te energie, te trzy energie, czyli północny węzeł księżycowy, Wenus w tranzycie przez znak Koziorożca oraz Saturn w tranzycie przez ryby. Te energie zachęcają nas łącznie, razem te energie zachęcają nas do tworzenia więzi, które są zarówno znaczące, jak i rozległe, łącząc jednocześnie praktyczność Koziorożca z bezgraniczną wizją ryb. Ten tranzyt Wenus w Koziorożcu ostatecznie przypomina nam o znaczeniu zrównoważonych relacji, takich, które są wystarczająco ustrukturyzowane, aby oferować bezpieczeństwo, a jednocześnie wystarczająco otwarte, aby umożliwić wzrost i zmianę. To jest kosmiczna lekcja sztuki budowania połączeń, które wspierają zarówno indywidualne, jak i wspólne marzenia, uziemiając nas w takiej rzeczywistości i jednocześnie wznosząc nas w kierunku naszego najwyższego potencjału. Koziorożec to mimo wszystko to jest dom 10, czyli medium celi, najwyższy punkt na naszej mapie. To jest szczyt naszych możliwości, osiągnięcie kulminacji. W stałych parach wiele z nas może odnowić więzi małżeńskie, a na drodze samotnych naprawdę może się pojawić ta wymanifestowana od wielu, być może lat poszukiwana osoba. Z kolei 15 listopada ostatni superksiężyc w tym roku wejdzie w promiennej świętności, wyznaczając finał rzadkiej serii 4 kolejnych superksiężyców. Takie pełnie księżyca wywierają większe przyciąganie na Ziemię, subtelnie wpływając na nasz wewnętrzny świat, przesuwając wszystko,
czyli od wpływów oceanicznych po nasze emocje, a nawet wpływając na nasze cykle snu i na nasze nastroje. Gdy superksiężyc osiąga pełnię, przypomina nam, że zarówno nasze fizyczne, jak i duchowe krajobrazy są w subtelny sposób dostrojone do właśnie świetlistej obecności Laluny, czyli do Pani Księżycowego Poświatu. Ten księżyc w pełni w byku, ten superksiężyc w znaku byka, niesie ładunek elektryzujący, ściśle związany z Uranem, planetą zakłóceń i przebudzenia. W ciągu ostatnich miesięcy być może pracowaliśmy nad ustanowieniem jakiegoś bezpieczeństwa i uziemienia, budując fundamenty w takich obszarach jak relacje, finanse i życie domowe. Jednak Uran, czyli ten wielki zakłócacz, wielki rewolucjonista, niesie iskrę nieprzewidywalności, wpychając nas w stan ciągłych zmian, w którym stare wzorce zostają wykorzenione i rozpoczyna się transformacja. Pod tym wpływem stabilny grunt, który stworzyliśmy, może nagle wydawać się mniej stabilny i zastąpiony niespokojną potrzebą czegoś nowego i ekscytującego. To ważny moment, ponieważ Uran popycha nas do ponownego zbadania, co naprawdę nas uziemia i czy to uziemienie nadal nam służy. Czyli przez ostatnie 5 lat, gdy Uran wszedł do znaku byka, ten superksiężyc 15 listopada jasno postawi Wam taką wręcz ocenę, bądź będzie to egzamin z tego, czy wszystkie Wasze dotychczasowe decyzje były tymi decyzjami, które miały dla Was mieć najlepsze efekty i czy to były dobre decyzje. Odpowiedź przyniesie właśnie ten superksiężyc 15 listopada. Uzyskacie bardzo szczerą, jasną odpowiedź, czy dotychczasowe Wasze działania i wybrane drogi oraz określone cele są tymi właśnie docelowymi, które mają Wam przynieść to, co sobie założyliście. A żeby było jeszcze ciekawiej, Uran będzie w trygonie do Wenus ze znaku koziorożca. Uran w byku, a Wenus ze znaku koziorożca. Tam, gdzie Wasze natalne Uran i Wenus, tam będzie iskrzyć z całej mocy i wiele może nas naprawdę mocno zaskoczyć. No i teraz, po tym dość mocnym wstępie, jak słyszycie, popatrzmy, jak podziała na nas ta Wenus koziorożcu. W dzisiejszym naszym spotkaniu popatrzymy na lwa i pannę i zaczniemy od lwów. U Was, lwy, Wenus pięknie wchodzi w Wasz dom szósty, zatem dla szukających pracy przede wszystkim to jest bardzo dobry czas. Możliwe są tutaj awanse. Zadbacie też o Wasz wygląd zewnętrzny, a to będzie sprzyjać popularności. No a kto jak kto? No kto najbardziej kocha być w centrum uwagi, jak właśnie Wy, kochane lwiątka? Bardzo to jest dobry czas też dla zdrowia, a że w pracy będą dobre przychody, czy klienci będą chętnie wybierać Wasze usługi, to możecie dać sobie wolne. No i też dla łakomczuchów to jest czas niestety przybierania na wadze. Zatem tutaj trzeba ze wszystkim z umiarem. Dodatkowo Mars z kolei wchodzi w Wasz znak, zatem zaznaczy się aż do 6 grudnia zastrzyk potężnej energii, takiej witalnej i manifestującej. Organizm będzie się szybciej regenerował. Będzie to naprawdę bardzo dobry zastrzyk pozytywnej energii, witalności. Nic nie będzie niemożliwe,
zaś zarówno panie, jak i panowie, którzy wybrali tymczasowo życie w pojedynkę, wy będziecie potężnie teraz atrakcyjni i będziecie bardzo mocno przyciągać do siebie płeć przeciwną, gdzie też nie będziecie odmawiać sobie, tej porcji dobrego seksu. To jak lody na deser. Będzie bardzo gorąco, oj bardzo. No i widzicie, przyszła mi tutaj wiadomość, nie wiem czy to było słychać, jak to potwierdziło się mocno, że właśnie tak to będzie. Będzie gorąco dla lwów, no aż do Mikołajek. No także widzicie lwy, jak to tutaj pięknie. Następnie sport też nagle tutaj was bardziej zainteresuje niż zazwyczaj, a finanse będą po prostu rozmnażać się wam, no, w waszych lwich, cudownych łapkach. Natomiast karty wskazały mi na wydarzenia związane z dziećmi, bądź dzieckiem, bądź młodszymi członkami rodziny. Być może dotrą wiadomości od dalekiej rodziny, na przykład o pojawieniu się nowego członka, bądź jakieś ważne wydarzenia związane z młodszymi członkami waszych rodzin tutaj również będą znaczące w tym najbliższym czasie. Ale powiem wam szczerze, jak patrzę w ogóle tutaj na ten układ kart Tarota, dla mnie właśnie ten układ pasuje na coś związanego z pracą i finansami. Mam wrażenie, że te osoby, które szukają pracy bądź się ubiegają o pracę, o którą się od dłuższego czasu już ubiegacie bądź staracie, tutaj nie do końca jest jasna sytuacja. Wygląda to tak, jakby osoby trzecie miały więcej do powiedzenia, bądź jakby miały więcej udziałów do podjęcia ostatecznej decyzji niż na przykład wy, którzy uczestniczycie w rozmowach. I to też na przykład dotyczy klienta, o którego być może się staracie. Tutaj jest jakaś konkurencja działająca pod przykrywką bądź właśnie z ukrycia. To może być ktoś młodszy, kto gra nieuczciwie, bądź to może być na przykład pośrednik pracy, być może jakaś agencja pracy, która nie mówi wam do końca całej prawdy dotyczącej nawiązania współpracy. A jeżeli już przyjęliście tą ofertę pracy, bądź podpisaliście kontrakt na wykonanie usług dla klientów, to może okazać się ta oferta, bądź właśnie ta oferta pracy, nie do końca taką, o jaką się tak naprawdę ubiegałyście. Czyli coś może wyjść po prostu po czasie. To samo może się tyczyć waszych bliskich. Może ktoś na przykład finansowo nabić ich w butelkę. Nie ma tutaj jakichś wyraźnie dużych strat, ale ewidentnie trzecie osoby, no, maczają w tym swoje te wszystkie lwie łapska, tak bym to tutaj bezpośrednio powiedziała. Natomiast w uczuciach może okazać się, że wasz partner ma więcej dzieci niż wam dotychczas o tym mówił, bądź to, kogo przyjęliście jako dobrą okazję na przyszłość, może się okazać w ciągu tych najbliższych tygodni nie do końca uczciwy z wami, bądź może właśnie coś wyjść na wierzch. Zaś osoby już nie pracujące muszą z kolei uważać na wszelkiego rodzaju usługi pośredników, jakichś firm, gwarantujących coś, co ma dobrze działać, bądź oferty na różnego rodzaju usługi, czy to produkty, które mają czynić jakieś cuda. Także uważajcie, co kupujecie. Natomiast wciąż ja mam tutaj wrażenie, że przede wszystkim jednak chodzi o młodszych członków rodziny. Być może potrzebują waszej pomocy czy wsparcia. Może ktoś ich oszukał i teraz nie za bardzo wiedzą, jak sobie z tym poradzić, bądź na przykład boją się przed wami przyznać. Tym bardziej, że na pozycji rady wyszły mi dwie karty. One się dosłownie do siebie przykleiły. Mamy tutaj parę przekazów. Ja oczywiście bardzo dbam o karty, więc nie przykleiły się dlatego,
były niezadbane czy ubrudzone. Po prostu przekaz był tutaj, wydaje mi się, bardzo jasny, wynikający właśnie z tych dwóch kart. No i mamy, tak jak wspomniałam, mamy tutaj parę przekazów. Pierwszy jest dla singli, czyli partner, który się być może ostatnio pojawił, bądź kandydat, który się pojawił, bądź pojawi, może być waszym karmicznym partnerem. Co nie znaczy, że skoro karmiczny, to docelowy, no i do końca waszych dni. I to wszystko jest również właśnie powiązane z waszymi dziećmi albo z dziećmi partnera, bądź tej osoby. To również może być osoba z waszej pracy, bądź to może być wasz klient, z którym już współpracujecie od jakiegoś czasu. Co odważniejsze lwy, jak sobie pozwolą na romans, to możecie przeżyć bardzo piękny czas. No prawie tak samo, jak to było w podstawówce czy na studiach. Obydwoje możecie po prostu psocić, jak takie małe lwiątka, kotki właśnie, które uwielbiają rozrabiać. Natomiast jako karta ostrzegająca, tutaj mamy informację, żeby nie ładować się w tą relację całym sercem. Czyli po prostu nie wchodźcie w tą nową relację, bądź obecnie trwającą, ale gdzie jeszcze nie podjęłyście ostatecznie jakiejś decyzji wiążącej. Tutaj karta mówi właśnie, żeby nie do końca wchodzić w to, no właśnie, w 100%, bo potem być może może spotkać was rozczarowanie, a nawet niechciana ciąża. To tutaj do młodszych lwiątek, zwłaszcza pań, lwic. Ale na pewno będzie tu jakieś karmiczne doświadczenie, czyli będziecie miały jakąś lekcję do nauki. Ale od razu mówię, tak jak właśnie mówiłam wcześniej, że karmiczna nie oznacza docelowa znajomość. Wolne lwy muszą być może właśnie czegoś się nauczyć. Na przykład, jak nie brać wszystkiego na poważnie i wprowadzić do swojego życia właśnie trochę takich psikusów, trochę takiego żartu, żeby najzwyczajniej po prostu dać sobie na luz i się po prostu powygłupiać. Dać sobie do tego prawo. Jeżeli jesteście singlami, to może być ktoś młodszy od was. Wejdźcie w to, bo naprawdę da wam to bardzo dużo takiej pozytywnej energii. Natomiast w finansach to wy możecie troszkę pościemniać, żeby uszczknąć sobie o wiele więcej. Natomiast odpowiedź na pytanie, to no w takim prostym tłumaczeniu, no nie za bardzo, nie do końca, tak bym to powiedziała, taka jest odpowiedź. Zatem jak nic mamy tutaj potwierdzenie, że do wszystkiego przez te najbliższe 6 tygodni lwy niech podchodzą z dystansem. Uważajcie na takie piękne słowa, niby takie szczere, dziecinne zachowania. Jak coś właśnie takiego się pojawi, bądź coś takiego wyczujecie w nowym kandydacie, to będzie właśnie dla was takie lekkie ostrzeżenie, że trzeba uważać, żeby nie do końca się angażować, ale bawcie się właśnie przy tym w 100%, czerpcie z tego całą moc, po prostu bierzcie wszystko, co jest dla was najpiękniejsze. Natomiast w parach jak nic, tu wychodzi mi, że będą jakieś sprawy finansowo, uczuciowe, dotyczące waszych dzieci. U was, moje drogie panny, Wenus pięknie, tak jak i u byków, trygonem oświetla wasze finanse z kolei z domu piątego. Zatem wszystkie z was, które prowadzą swoje własne interesy, tworzą, artyści, celebryci, osoby zajmujące się
twórczą kreatywnością, bądź wszystkie inne znane panny, mają na kolejne 6 tygodni zielone światło na kreatywny rozwój, a co za tym idzie, bardzo dobry wzrost finansowy. Tutaj tylko przypominam, że w czytaniu z kart jest karta, która ma odpowiedzieć na Wasze pytanie. Czyli od momentu, kiedy zaczęło się czytanie tutaj dla Was, zastanówcie się nad pytaniem do kart. Natomiast wracamy do prognozy astro. Kreatywność oraz wszystkie Wasze pomysły, na przykład na rozwój marki osobistej, bardzo, ale to bardzo mocno mogą się zakorzenić na nowych gruntach. Czyli dla mnie, no ja radzę tutaj naprawdę zacząć mocno myśleć o jakichś promocjach dla klientów, na przykład na czas świąt i na promocje na przykład noworoczne, czy na wejście właśnie na nowy rynek, bo to przyniesie w najbliższym czasie stabilizację życiową i to na długo. Ci, co z kolei pracują na etatach, również będą sypać pomysłami jak z rękawa, zaś szukający pracy mogą więcej odnieść, włączając właśnie większą dozę kreatywności. Zaś w miłości to jest scalenie relacji w parach, a single mają szansę na rozwinięcie znajomości, zaczynając od takiego zwykłego kolegowania się. Trygon Wenus do Waszych słońc z domu piątego mówi mi, że to będzie ktoś pochodzący z pola właśnie Waszych pasji i hobby, poznany być może podczas jakiegoś twórczego rozwoju czy wejścia w jakąś nową sieć kontaktów. Natomiast karty pokazały z kolei jakąś zaległą sprawę bądź zaległe sprawy, które teraz mogą się znów odezwać. Na polu uczuciowym ten cały układ mówi, że będziecie mocno walczyć o uzyskanie dla siebie o wiele więcej niż tylko kompromis. Będzie to no, konkretna rozmowa dotycząca wyliczania błędów popełnionych przez obu partnerów. A że Wenus w piątym domu, no to kreatywnie wymyślicie, jak uzyskać dla siebie więcej, nie tylko w respektowaniu Was, ale i też we wszystkich sprawach dotyczących starych spraw. To też mogą być jakieś sprawy sądowe, a które dotyczą na przykład roszczeń finansowych. Single z kolei zajmą się sobą i będą chciały wreszcie zabrać dla siebie z tych poprzednich doświadczeń to, co najcenniejsze i chętnie się z tą całą przeszłością wreszcie rozliczą i rozprawią. Jako karta rada wyszła nam karta spokoju. Czyli po pierwsze, nie bójcie się popełniać błędów, pomimo wszystko. To też jest naturalna kolej rzeczy naszego życia, ale nauczcie się wyciągać z nich wnioski. Po drugie, wy dobrze czujecie, czyli to, co czujecie, tak właśnie jest. I ta karta mówi na pozycji rady, że pożegnajcie przeszłość, zamknijcie ją, no i pójdźcie w prawo. Zobaczcie, że postać na karcie już jedną nogą stoi w przyszłości, jest zwrócona w prawo, no prawie całym swoim tułowiem. Nowa miłość i poprawa finansów zatem jest już na Waszej drodze. Tak naprawdę ta karta również tutaj mówi, że Wy już otworzyłyście nowy rozdział, już żeście rozpoczęły nowe życie, nawet jak wydaje się Wam, no, że wszystko stoi niby w miejscu, ale wcale tak nie jest, bo wszystko się dzieje na poziomie podświadomości. Dajcie sobie trochę czasu, kiedy świat zacznie Wam wysyłać sygnały fizyczne właśnie poprzez to, że zmiany zachodzą. A teraz niech poleją się łzy i oddajcie te wszystkie cierpienia wszechświatowi. Nie opierajcie się i nie bójcie się własnych uczuć, nawet jak trochę poboli. Ta karta ma w sobie interpretację, że w ciągu najbliższego roku, czyli autorka tej talii kart interpretuje tą kartę właśnie, że w ciągu najbliższego roku wszystko dla Was, panny, zmieni się diametralnie na lepsze.
Karta również zaleca Wam odwiedzić jakieś sanktuarne miejsce dla siebie, gdzieś na przykład, gdzie czujecie się w takiej boskiej opatrzności. Może to jakiś piękny kościół, zabytkowy kościół, może jakaś kaplica, może jakieś miejsce duchowego przeżywania czegoś, może to jakieś miejsce duchowych spotkań, jakieś inne dostojne dla Was miejsce. Posiedźcie tam i wyciszcie się i wtedy otrzymacie jasne odpowiedzi na wszystkie Wasze pytania. Jako karta ostrzeżenia wyszła nam karta, ja bym to tak wytłumaczyła to bezpośrednio, tłumaczeniem z języka angielskiego, topienie się, ale nie chodzi tutaj o topienie się fizyczne. To w tłumaczeniu na polskie możemy zrozumieć jako roztapiać się bądź zmiękczać. Takie roztapianie się, według tutaj interpretacji tej talii kart, to roztapianie się to jest właśnie poddawanie się. Ale poddanie to również poddawanie się uczuciom, czyli na przykład jak zakochanie się. To również wybaczenie i zapomnienie. To jest również wybór, by zrezygnować z walki. Karta ostrzega, żeby nie poddawać się w walce o swoje i o siebie, żeby nie brać do siebie wszystkiego, ale i też, żeby nie bać się nowych uczuć i nowego życia i nowych marzeń. Popatrzcie, że kruk siedzi zwrócony w lewo, czyli jak nic, przeszłość trzeba rozpuścić, tak jak roztapiający się wosk w palącej się świecy. Natomiast odpowiedź na Wasze pytanie mamy, idealne dopełnienie tutaj do całej tej interpretacji wszystkich kart, które widzicie na stole. Przemyśl to jeszcze raz, Panno. Przemyśl to jeszcze raz. A to oznacza, że to, na co miałaś nadzieję, Panno, że się stanie, bądź to, co chcesz osiągnąć w taki sposób działania jak obecnie, co robisz z czymś bądź z kimś, niekoniecznie jest najlepszą drogą dla Ciebie oraz nie do końca najlepszym ostatecznym rozwiązaniem. Karta zaleca Wam, Panny, przemyślenie tego jeszcze raz i właśnie w ciszy i w medytacji znalezienia odpowiedzi, jak zadziałać najlepiej, aby uzyskać to, co jest dla Ciebie, Panno, najważniejsze.